Jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej, a więc bicia dzieci, mówiąc krótko. Co trzeba mieć w głowie? Pani Patrycja, małżonka, też pewnie waszego lubieńca, ministra sprawiedliwości. $3 900 000. To jest zdecydowanie. I wiecie, jest taka partia, która udaje opozycję, o której już właściwie wiadomo, bo to wyszło też na jaw w tych słynnych mailach Dworczyka i nie tylko, że tak naprawdę PiS przygotował sobie pewną przybudówkę, która trochę udaje opozycję, ale tak naprawdę bywa arcypisem w wielu sprawach. I oni głosowali przeciwko przepisom, które mają chronić polskie dzieci przed przemocą, która czasami kończy się śmiercią. Ludzie muszą otworzyć oczy. Polityka to nie jest jakiś, wiecie, jednorazowy dowcip, a zrobię na złość temu, tamtemu. My oddamy jako wyborcy Polskę w ręce kolejnej ekipy i od tego będzie zależało nie tylko bezpieczeństwo Polski, nie tylko obecność w Unii Europejskiej, ale też bezpieczeństwo wszystkich polskich dzieci. Lider tej partii, która udaje opozycję, lider tej partii umieścił zdjęcie na jednej z platform społecznościowych, swoje zdjęcie ze swoimi córeczkami z podpisem „Jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej”. A więc bicia dzieci, mówiąc krótko. Co trzeba mieć w głowie i co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę i kto z takim nadzwyczajnym, trzeba powiedzieć, wyczuciem humoru bierze swoje dzieci, robi im zdjęcie i mówi, że jest zwolennikiem przemocy. Pomyślcie, w tych wyborach naprawdę będzie chodziło o sprawy tak fundamentalne, o jakich mówi preambuła w naszej Konstytucji. To nie są slogany. W ostatnich dniach moi przyjaciele, współpracownicy z Koalicji Obywatelskiej postanowili wyjść na ulicę z taką już jednoznaczną ilustracją tego zła, które w Polsce się dzieje. Nazwali to milionerzy z PiS-u. W wielu polskich miejscowościach stoją te figury wycięte z dykty o takich twarzach pełnych buty i zadowolenia z siebie najwyższych funkcjonariuszy i aktywistów PiS-u i tej władzy. I towarzyszy temu informacja, ile można było, będąc we władzach PiS-u, załatwić miejsc pracy sobie i rodzinie, zarobić pieniędzy, a w finale bardzo wielu z nich po prostu ukraść. I to są kwoty, które naprawdę Polaków oszałamiają. Ja mam tu, nie będę ryzykował, ponieważ wiecie, pieniądze, poważna sprawa. Te nazwiska to też poważna sprawa. No, jeden z rekordzistów, oczywiście mój ulubieniec Daniel Obajtek. Słuchajcie, no, zalogował się na szczytach władzy pisowskiej i wzbogacił się o $7 200 000. $7 200 000. W dodatku ci wszyscy, którzy kilka dni temu wyjechali na wakacje albo myślą o tym, żeby w najbliższych dniach czy tygodniach pojechać z rodziną do Kołobrzegu, do Ustki, do Dziwnówka, oni dobrze wiedzą, kiedy tankują benzynę. Na kim dorobił się pan Obajtek? Wszystkie te dane, wszystkie te nazwiska, wszystkie te niezwykle ponure i przygnębiające przypadki to są wielkie pieniądze dla ludzi władzy kosztem portfeli polskich rodzin. Pani Patrycja, małżonka, też pewnie waszego lubieńca, ministra sprawiedliwości.
3 900 000 zł. To jest zdecydowanie więcej niż zero. Na tym tle serdeczna przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, która wzbogaciła się raptem o 1 300 000 zł, wydaje się przesadnie skromna. Natomiast były szef CBA, pan Ernest Bejda, tego CBA, skąd siatkami wynosili niektórzy pieniądze, nie wiem, czy pamiętacie, no to on się wzbogacił o 4 100 000 zł. Pani Aleksandra, żona człowieka, który odpowiada za strategię PiSu. Widać, że oboje są wybitnymi strategami, bo ona się wzbogaciła o 10 900 000 zł. No, wasz ukochany Janusz Kowalski. Taki Churchill polskiej polityki, Machiavelli polskiej myśli politycznej. Dwa i pół miliona złotych. Max Kraczkowski, pamiętam, taki bardzo ambitny szef młodzieżówki, takiej partyjnej młodzieżowej przybudówki do PiSu, niezły gość, 9 480 000. Ale macie też tutaj przecież swoich. Mam chyba ich na innej kartce. Nie zmieścili się. Ja zresztą nie wymieniłem wszystkich, tam te najtłustsze koty i najtłustsze kocice są na tyle dobrze znane już, że nie będę powtarzał. Ale tutaj w waszym województwie patrzę, około 500 000 rocznie, skromnie, pan Łukasz Kroplewski, były szef Solidarnej Polski w Zachodniopomorskiem. Pan Maciej Bejnarowicz, skromniutki, szef klubu radnych PiS w Kołobrzegu, tylko niewiele ponad 250 000. Ale udało mu się zatrudnić żonę na stanowisku dyrektorskim. Nie chcę was wprawiać w zły nastrój, bo wrócicie wszyscy do domu z tą myślą, że tak to już będzie wyglądało dziś, jutro, może przez lata. Chcę wam powiedzieć, że to jest jeden z powodów, dla których my z tego słowa zmiana, my z tego słowa wiara w wygraną, my z tych słów, że się nie boimy, że mamy siłę do tej zmiany, my musimy to potraktować śmiertelnie poważnie. Posłuchajcie, bo to jest, ja chcę, żebyśmy to wszyscy naprawdę jakoś przyswoili, bo to jest być może kluczowa sprawa. Jeśli nie zostaną oni odsunięci od władzy, cała Polska widzi od lat, jak bezwstydnie i bezkarnie kradną. Jeśli po następnych wyborach nie dojdzie do odsunięcia ich od władzy i do rozliczenia każdej ich kradzieży, to już się nigdy nie skończy.